Hej. Nie krzycz, proszę cię. Ja mam dzisiaj bardzo trudny dzień. Nie przeżyję kolejnej takiej naszej rozmowy. No to mamy problem. Mamy bardzo poważny problem, bo ja chcę krzyczeć i będę krzyczeć, że kocham cię, czarownico wstrętna. Kocham nad życie. Marcin, ale to znaczy, że ja ciebie też strasznie kocham. I cię strasznie przepraszam za wszystko. Obiecuję, już cię nigdy nie skrzywdzę. Mam nadzieję, bo ja drugi raz tego nie przeżyję. Kosyniu? O, Wiki dzwoni, to odbiorę, dobra? Jasne. No cześć, Wiki, co tam? Skończyłeś już z panią Ireną? Nie. Wiki, co się stało? Rozmawiałaś ostatnio z Marcinem? Nie, a co? Pomyśl sobie, że on mnie zadzwonił. Mnie też zatkało. I co ci powiedział? Że chce, żebym do niego przyjechała do Miami. Oj. Że kupił mi bilety na jutro w nocy. No i co ty na to? Aśka, ja nie wiem, co ja na to. Z jednej strony to... Ty ci wszystko we mnie gotuje, a z drugiej... Po prostu... Nagle wszystko odżywa. Ale to dobrze, czy źle? Ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Nie wiem. Z jednej strony jestem dla niego wściekła, że mnie zostawił, że mnie tak potraktował. A z drugiej to sobie nawet nie wyobrażasz, jakie to było uczucie go usłyszeć. Wiki, tak się cieszę. A ja nie wiem, czy się cieszę, Aśka. Nie wiem, czy mam się cieszyć, bo... Ja go strasznie kocham, ale... Ja się po prostu boję, że to znów nie wyjdzie. Kochana, no dlaczego miałoby wam nie wyjść? No bo jestem jakaś pechowa, bo to małżeństwo było pechowe. Ej, przestań, no. Nie mów tak, nie wkręcaj się. Aśka, ja się boję. Po prostu się boję. Przecież mu wszystko dasz, bo być z kosyniukiem, tylko... Po prostu mnie przeraża, że to będzie jakaś epicka klapa. Jaka klapa? Co ty opowiadasz? Słuchaj, przyjdź do bistro, to pogadamy, dobra? Aśka, ja jestem spóźniona, bo mam spotkanie z panem Ireną. Ale Wiki... Nie, naprawdę, sorry, ale wygadałam się i muszę już lecieć. Cześć.